Wydarzenie Przystań Kultura otworzyła przestrzeń dla twórców związanych z naszym miastem, dla artystów eksplorujących różne dziedziny sztuki. Organizatorzy otworzyli się na różne formy kreowania tego, co nazywamy kulturą miasta. Przystań Kultura to niezależny projekt. Wydarzenie jest pytaniem, czy kultura jest wartością, która buduje naszą tożsamość, czy kultura tworzy nasze społeczeństwo, czy buduje tożsamość miasta. Dziś poszukujemy odpowiedzi, jak działalność artystyczna lokalnych twórców kształtuje miejską przestrzeń, mówiła podczas wydarzenia Danuta Kasperska. Podczas wydarzenia można było zanurzyć się w świecie sztuki, kultury i lokalnych talentów, podziwiając ich prace, takie jak malarstwo, rzeźbę czy grafikę. Odbył się także wyjątkowy pokaz mody trzech lokalnych projektantek. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia ceramiczno-performatywne prowadzone przez doktora Wojciecha Tężyckiego z ASP w Poznaniu, polegające na lepieniu ludzika z gliny, czy plener malarski Stowarzyszenia Artystów Grupa Kołobrzeg, gdzie każdy mógł wziąć udział w malowaniu obrazów. Wielu gości zgromadził także panel dyskusyjny pod tytułem Oswajanie miasta poprzez sztukę z udziałem wybitnych gości. Nie zabrakło także koncertów na żywo oraz tańca, a wieczorem zaprezentowano instalację artystyczną zbudowaną z elementów kultowych kołobrzeskich neonów. Wydarzenie zgromadziło nie tylko wielu lokalnych artystów, ale także mieszkańców i turystów.